wzgórze miłosierdzia wybrał sam nasz Jezus Pan, by tutaj nieustannie biło źródło Jego łask, a wszystkich, którzy w Panu złożyć chcą nadzieję swą, ogarniać światłem miłosierdzia i okazać moc. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Tu siostrze Faustynie objawiał się Pan, powierniczką miłosierdzia sam uczynił ją, a przez jej święte posłannictwo wszyscy będą znać, jak miłosierny dla każdego jest Zbawiciel nasz. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Bożemu miłosierdziu tu zawierzył cały świat Jan Paweł II Święty, orędownik łask. To wzgórze sam nawiedzał od najmłodszych lat, tu wracał jako papież i umacniał nas. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan. Taka była przenajświętsza wola naszego Zbawiciela, taki Boży plan.